być przestępcą z wyboru. Uczynić z tego sposób na życie, to znaczy przede wszystkim być zawodowym przestępcą. Ceną, którą się za to płaci, jest przede wszystkim permanentny strach. Bycie z zawodu przestępcą niesie ze sobą ryzyko właśnie. Ryzyko długich lat w więzieniu, czasami do końca życia. Ale też ryzyko kalectwa i śmierci ze strony konkurencji, ale też akcji policyjnych. Ceną za to jest też nieustający stres, który gdzieś trzeba odregulowywać. Stąd potem uzależnienia od narkotyków, od alkoholu, od seksu. To są właśnie bezsenne noce. To są właśnie wypite beczki alkoholu. To jest cena największa, którą się za to płaci. A przede wszystkim w moim przypadku konkretnym to taki wstręt i nienawiść do siebie przede wszystkim, za to wszystko. I samotność. Samotność to była największa cena. To był największy koszt tego całego życia. Myślenie o tych, których gdzieś tam się zostawiło za sobą, skrzywdzonych, połamanych, wypierało się gdzieś w sferę podświadomości, ale nie dało się właśnie bez wspomagaczy, czyli jakiejś wody, no wody, dragów. Ale też się uciekało w świat iluzji. Przede wszystkim manipulowanie sobą, samousprawiedliwianie się właśnie, że przecież ten świat taki jest. Silniejszy pożera słabszego. To wynika ze struktur tego świata. No i po prostu upewnianie się tak naprawdę w przekonaniu, że po prostu jestem jednym może z tych, którzy są lepiej przystosowani do życia na tej planecie właśnie. Taki słabszy ginie, silniejszy może pożerać i żyć dalej. Tak naprawdę to wszystko to było już takie nudne i beznadziejne. Przyszedł taki dzień w moim życiu, kiedy gdzieś tam po kolejnym sztosie, który się skończył, oczywiście zatańczyliśmy taniec zwycięstwa. No i wszyscy się już gdzieś tam rozjechali. Byłem na totalnym kacu i też szykowałem się już do drogi. I pijąc, siedziałem przy tym stole, patrzyłem na ten szmal. Przyszło mi wtedy do głowy takie kuriozalne pytanie wtedy, że no dobra, kolejny sukces, kolejne kanapki gdzieś tam do przytulenia, tylko co ja k***a za to mogę sobie kupić? Po co ja to zrobiłem? Co nowego w moim życiu? No nic nowego. Mogę sobie kupić kolejną brykę, polecieć sobie znowu na jakieś fajne wakacje. I wtedy sobie pomyślałem, że tak naprawdę to wszystko już jest tak nudne. Jestem z tym tak k***sko znudzony, że mi tylko żygać chcę na to całe moje życie i na to wszystko, co w nim robię. I ja nie myślałem wtedy o innych, że gdzieś tam kogoś znowu skrzywdziłem. Być może zniszczyłem mu życie, tylko myślałem przede wszystkim o sobie, że już mam tego po prostu najzwyczajniej w świecie k***a dosyć. Postanowiłem wtedy z tym skończyć. Bo to tak bolało i tak, no, nie myślałem wtedy o moich najbliższych, nie wiem, o matce, która wtedy jeszcze żyła przecież. Która była jedynym człowiekiem, który mnie nigdy nie odrzucił i chyba jedyny człowiek na tej ziemi, którego nie chciałem nienawidzić. Postanowiłem się zastrzelić. Pamiętam, że było mi strasznie smutno, ale byłem też strasznie wściekły, że właśnie to całe moje życie, takie zimne, jak ten metal, ciemne, jak ta broń. No ale wtedy już byłem uzależniony od alkoholu. I wiedziałem wtedy, że tak działa właśnie umysł alkoholika. I kiedy ta decyzja już zapadła tak naprawdę, zobaczyłem, że w tej butelce, z której piłem,
No, została tam jeszcze 1/3 zawartości. I roześmiałem się i zawziąłem się i powiedziałem sobie, w dupie miałem te pieniądze, w dupie miałem te kanapki szmalu, które tam leżały na tym blacie, natomiast powiedziałem sobie, nikt nad moim trupem nie będzie pił mojej wódki. Nie? I po prostu dopijałem tą wódę. No i to taki w tym terapeutycznym żargonie, ale też pijacki, nie? Po prostu wstałem, przyłożyłem lufę do skroju i nacisnąłem spust. No i w tym momencie dostałem młotkiem, czyli za dużo tego, o jeden promil tam za dużo. Gdzieś tam o jeden kieliszek za dużo. I właśnie to mi wtedy uratowało życie, bo musiałem się zakwiać i tak dalej. Pamiętam, ocknąłem się, patrzyłem w sufit nad sobą. Widziałem wielką dziurę, którą wywalił pocisk. I pierwsze słowa, które mi przyszły do głowy, to nawet się pieprzony pajacu zastrzelić nie potrafisz. To bolało najbardziej wtedy.